Luluś. Luluś! Luluś! Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, na nudę sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz, Luluś? Biorę farby i już parę chwil kolorami śni świat, uwierzcie mi. Jak ty to robisz, Luluś? Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. Krokodyla. Dzień dobry, Luluś! Dzień dobry, Krałko! Dzień dobry, dzieci! O, ktoś tam jest! Luluś, popatrz, jajo! A gdzie jest mama jaja? Tam! Dzień dobry, pani! Proszę się nie martwić! Luluś i ja mamy pani jajo! Jakie jajo? Jak to jakie? Proszę zobaczyć. Jest pod drzewem. Przykro mi, ale to nie jest moje jajo. I nawet nie jest ptasie. Jeżeli to nie jest jajo ptaka, to czyje może być? Jestem pewna, że to jajo należy do kogoś, kto ma gniazdo na ziemi. Tak więc proszę wybaczyć. Należy do kogoś, kto ma gniazdo na ziemi? Ja coś wymyśliłem. Pilnuj tego jaja, Kropko. Zaraz wracam. Nie ma sprawy. Po prostu usiądę na nim. Niewygodnie. Oj, oj. Oj. Niełatwo jest wysiedzieć tak duże jajo. Jak myślicie, dzieci? Czyje to jajo? Już jestem! Pośpiesz się, Luluś! Jajo pęka! Prędko! Trzeba narysować mamę! Zacznę od grzbietu. Co ty rysujesz? Przecież kura tak nie wygląda! Masz rację, Kropko! Ale nie tylko ptaki składają jaja. Robią to krokodyle! Myślisz, że to jajo krokodyla? O nie! Nie bój się! Ja rysuję tylko bardzo miłe krokodyle. Bardzo miły krokodyl? Popatrz. Najpierw narysuję górę jego głowy w kształcie serca, a potem długi pysk z zębami. Nie rysuj mu dużo zębów, proszę. W porządku, Kropko. Brakuje mu jeszcze ogona, brzucha, no i łap. Krokodyl ma długi ogon. O tak. A teraz jedna łapa i druga łapa. Brzuch i jeszcze łapa. Nie rysuj dalej. Już zaczynam się bać. Kropko, przecież dobrze wiesz, że to jajo powinno mieć mamę. Proszę, ty też rysuj. To będziesz się mniej bać. Tak myślisz? Może oczy? I duży pysk! Luluś! Narysuję mu małą buzię! Nie, nie, nie! Nie mam mowy! Krokodyle mają ogromne usta! O, bardzo dobrze! Teraz, dzieci, musimy rysunek... pokolorować! Mama! Uf! Dziękuję, kochani, za wszystko, co dla nas zrobiliście. Cała przyjemność po naszej stronie. Prawda, Kropeczko? O, tak! Chociaż wysiadywanie jaja wcale nie było łatwe.
Musisz wiedzieć, że krokodyle nigdy nie wysiadują jaj. Chowamy je w gnieździe i czekamy, aż ciepło i słońce zrobią swoje. Naprawdę? To wiele tłumaczy. Dziękuję! Dziękuję wam za najśliczniejszą mamę na calutkim świecie! A może chciałbyś mieć jeszcze tatę? Och, tak! Kiedy rysujesz krokodyla, to zacznij od grzbietu. Potem narysuj górną część głowy w kształcie serca i bardzo długą paszczę. Trzeba też narysować długi ogon, dwie tylne łapy, brzuch i dwie przednie łapy. Nie zapomnijcie narysować dużych oczu i wielkiej paszczy pełnej zębów. No i wreszcie można rysunek pokolorować. Tata! Mój synek! Witaj, mężu! Dziękuję wam bardzo, moi przyjaciele! Teraz wybierzcie się za rysowanie krokodyla i bawcie się z nim! I pamiętajcie, że może być groźny! Do zobaczenia! Do widzenia, Lolusiu! Do widzenia, Kropko! Wersja polska Studio GMC. Reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Precix. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Precix. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni.